Justice League. Czekaliście? Ja trochę czekałem, w sensie, no jest to jednak odpowiedź DC na to, co Marvel zrobił z Avengers, mimo iż w komiksach było odwrotnie, to jednak chciałem zobaczyć tych bohaterów od tylu lat na ekranie razem, żeby to jakoś tam w końcu miało ręce i nogi. Jak na Tora, tak też teraz na Justice League wybraliśmy się na zaproszenie Cinema City do obejrzenia tego filmu na seansie 4DX. No i właśnie, poprzednim razem, kiedy mówiliśmy wam o 4DX, to pojawiło się trochę pytań, co to w ogóle jest, nie każdy miał z tym do czynienia, więc może wam pokrótce wyjaśnimy, zanim przejdziemy do rzeczywistej części recenzji. Tak, bo to jest taki seans, w którym siedzimy w fotelach, które faktycznie mogą się bujać w odpowiednich momentach. Jest to taka karuzela swego rodzaju. Mamy też nawiew, są takie wiatraki, które buchają powietrze. Tak? Wodę tryskającą po twarzy, lampę stroboskopową, która rozświetla całą salę. Różne zapachy. Pachy, jest wypuszczany też dym, dysze powietrza umieszczone w zagłówkach foteli i jak się dzisiaj okazało, również pod nogami. Ale na torze tego nie zauważyłem. No właśnie, bo na torze tego nie było. Chyba, że siedziałem, wiesz, z nogą na nogę. Jest jeszcze jeden tajemniczy element, o którym nie wiemy absolutnie nic, mianowicie bąbelki. Niestety ani na jednym, ani na drugim na razie w sensie nie udało nam się zobaczyć bąbelków. Więc jeżeli wy coś wiecie na temat bąbelków, to napiszcie nam. Także wszystko to tworzy takie doświadczenie kinowe, w którym film możemy odbierać nie tylko słuchem i wzrokiem. Czyli takie wesołe miasteczko w formie kinowej. Przy okazji omawiania efektów specjalnych później na pewno opowiemy wam, czy faktycznie dobrze się to sprawdzało na tym konkretnym seansie. Oczekiwania były ogromne z jednej strony, ale z drugiej strony było dużo niepewności, ponieważ ewidentnie film miał duże problemy produkcyjne. Była tragedia u Zacka Snydera, który w pewnym momencie porzucił projekt. Ten projekt został przejęty przez Jossa Whedona, który stworzył Avengers, więc mamy w tym momencie takiego potwora Frankensteina ulepionego z dwóch różnych styli. Poza tym problemem wiążącym się z reżyserią filmu, oczywiście mnóstwo ludzi odbiło się od tego uniwersum już na etapie BVS. Albo i Man of Steel nawet. No ale BVS było, powiedzmy, gwoździem do trumny pewnego etapu. A Suicide Squad takim młotkiem. Worst part of it is they're gonna blame us for the whole thing. I potem pojawiła się Wonder Woman. I od razu uśmiechy takie na ustach. O dobrze, Wonder Woman też miała swoje wady, nie była doskonałym filmem, wszyscy to wiemy. Ale była na pewno takim dobrym oddechem po tym, co działo się do tej pory. Tak, serduszko zabiło mocniej, Wonder Woman zobaczyłem na ekranie, wszystko jest dobrze, lubię tę postać i bardzo chciałem, żeby właśnie w tym filmie też dobrze wypadło. Ten film w ogóle wpuścił do tego uniwersum takiego bardzo... napompowanego. Tak, trochę luzu, trochę uśmiechu, bardzo uroczą główną bohaterkę, która jest też silna i dzika, i jest fierce i glamorous i super. To był jeden z powodów, dla którego Justice League mogło się nawet trochę udać. Ale z drugiej strony Justice League już było kręcone na tym etapie, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy Wonder Woman się uda, czy się nie uda. Wciąż było kręcone w stylu Zacka Snydera, który jednak ewidentnie wpuścił tam troszeczkę powietrza po feedbacku z poprzednich filmów. Zgadzam się z tym jak najbardziej, natomiast uważam, że jeżeli film z Gal nie odniósł takiego sukcesu, no, to scen z Wonder Woman w Justice League byłoby zdecydowanie mniej. Prosta historyjka, to znaczy musimy się zjednoczyć, żeby pokonać ogromne zło, które nadchodzi prawdopodobnie z kosmosu. Są jakieś trzy sześciany, które w połączeniu... Pudełka, oni na to mówią po prostu pudełka, okej? Są trzy pudełka, które w połączeniu mają dać ogromną moc. Z jednej strony mamy właśnie Steppenwolfa, czyli wielkiego, wielkiego złego, który chce tę moc posiąść. A z drugiej strony mamy naszych bohaterów, którzy się jednoczą przeciwko temu wrogowi. Nic nowego, nie? Bruce Wayne na podstawie tego, że widzi parademony krążące nad Gotham, myśli sobie, że nadchodzi jakieś większe zagrożenie, w związku z tym postanawia przed wyruszeniem w drogę zebrać drużynę. No i tak sobie tutaj chodzi do jednego, tutaj gdzieś do drugiego i w taki sposób są nam przedstawione bardzo, bardzo, bardzo skrótowe originy postaci. Pierwszym jego zasadniczym problemem jest to, że on się bardzo długo zaczyna i bardzo szybko kończy. To poznawanie bohaterów ma jeszcze jakieś, nie wiem, odrobinę
niuansów sobie, powiedzmy, czego nie mają kolejne akty tego filmu. No i tych postaci nie widziało się jeszcze na ekranie, więc to też jest jakieś tam świeże i można to tak, oglądać. Tak, poza tym, no nie wiem, ja bardzo lubię Ezra Millera, akurat może w tej roli nie najbardziej, ale i tak patrzyło się na niego przyjemnie. Bardzo lubię tę postać, momentami świetnie wypada na ekranie, szczególnie ten efekt tego biegania wypada absolutnie świetnie, sama postać też jest ciekawa, ale ogólnie mam problem z tym, że tych sucharów jest troszeczkę za dużo, tego zakłopotania jest troszeczkę za dużo i w pewnym momencie to zaczyna męczyć, a nie bawić. Tak, do połowy powiedzmy jest okej, kiedy jeszcze bohaterowie się poznają i nie ma między nimi powiedzmy starć takich bezpośrednich, to wtedy jeszcze te suchary, te niezręczności wypadają tak właśnie znowu uroczo. Odświeżająco w tym uniwersum. A później, kiedy już zaczyna dziać się konkretna akcja i nadal budujemy humor na niezręczności, Momoa jest w tym filmie tylko po to, żeby wyglądać zajebiście, więc też się patrzyło na niego dobrze. Też Momoa ma to, że on wprowadził w tę postać tak dużo luzu. Nawet w starciach z Batmanem, który jest takim wiecznie poważnym gościem. Postać, która jest turbokiczowata w komiksach, więc i tak dobrze, bo jest takim morskim, Torem. Cygańskim królem. Wiadomo, mamy Wonder Woman, która miała już swój film. Poza tym pojawiła się też w BVS, więc teoretycznie każdy z widzów wybierający się na Justice League powinien wiedzieć, co ona potrafi, jaki jest jej origin. I totalnie niepotrzebnie wrzuca nam się scenę tutaj, na samym początku, gdzie ona ratuje jakichś ludzi tak? od jakiejś małej grupki terrorystów. To potem nie I ma żadnego znaczenia. Koniec. Niestety jestem zawiedziona Batmanem. Bardzo. Niestety, moim zdaniem widać po Affleku, że bardzo miał ochotę grać to. Wychodzą jakieś jego, nie wiem, podejrzewam osobiste problemy. O ile w BVS Superman był kiepską postacią, a Batman na jego tle wypadał korzystnie, tutaj jest odwrotnie, ponieważ Superman, to nie jest żadna tajemnica, że się pojawia Superman na ekranie w tym filmie, bo bez przesady nie będziemy komentować tego marketingu, który ukrywał Supermana i mimo już wszyscy o tym wiedzieli. Żenujący, szczególnie w momencie, kiedy już wszyscy dowiedzieli się, że Cavill miał wąsy wycinane w CGI. Przepraszam, do wąsów przejdziemy później, okej? Tak, nie będziemy wam mówić, z czego wynika to, że Superman się pojawia, natomiast pojawia się świetnie. I moim zdaniem to jest najlepiej pokazany Superman do tej pory w DCEU. Możemy zapomnieć praktycznie o tych dwóch poprzednich filmach, bo ten film jest swego rodzaju resetem. Próbuje naprostować pewne rzeczy, które nie działały w uniwersum. Próbuje pokazać takie światełko w tunelu, dać jakiś jasny kierunek na przyszłość, czym mogą być ci bohaterowie, jak mogą wyglądać relacje między nimi i sprawić, że ich polubimy na ekranie w tym momencie. Mimo iż film sam w sobie jest ogólnie średniakiem, to jednak daje taką nadzieję na to, że kolejne filmy mogą być dobre, mogą być lepsze i te postacie będą żarły na ekranie. Moim zdaniem dzięki postaciom mimo wszystko, tak, bo tak. Chociaż wiemy o nich naprawdę niedużo, to jednak na tyle, żeby w jakiś sposób już się z nimi związać. Bardzo fajnie, że nie ciągnęli tego wątku w ogóle tej śmierci i tak dalej, i tak dalej. Patosu. Są sceny, w których w pewnych momentach wracamy do relacji Clark Kent i Lois Lane. Mam takie flashbacki nagle z Man of Steel i z BVS i tak, no o nie. To jest mój kryptonit. Kiedy Henry Cavill maca zboże jak w Gladiatorze, to jest mój kryptonit. To znaczy takich rzeczy już więcej nie chcę w stylu Zacka Snydera. Bo właśnie ten Superman wypada bardzo korzystnie. Świetnie wypada w relacji Superman-Flash. Świetnie wypada w relacji Superman-Batman, bo tutaj trudno było nie wypaść świetnie. Bo Batman wypada... Superman jest nadzieją ludzkości. Kiedy, Batmanie, na to wpadłeś? Lubimy tych bohaterów z kart komiksów, z animacji. Chcieliśmy je całe życie zobaczyć na wielkim ekranie, kiedy zderzają się faktycznie. I te relacje są szczątkowe, są bardzo takie pretekstowe. Sam Bad Guy jest w ogóle pretekstowy, ale zaraz do niego dojdziemy. Ja to dojdziemy, bo ale to jest osobna historia. Dzięki temu, że tych bohaterów jesteś w stanie polubić, łącznie z Cyborgiem, czego się nie spodziewałem. Tak, ja myślałam, że on będzie w ogóle najsłabszym elementem tego filmu, jeżeli chodzi o tytułową ligę, ale nie jest tak. Nie, jestem spoko. Naprawdę zdziwiona. Każdy z tych bohaterów ma troszeczkę mało czasu ekranowego i się czuje cały czas niedosyt, ale wolę czuć niedosyt niż przesyt. Poza tym pierwsze spotkanie Supermana z Flashem. Tak. Najlepsza scena w całym filmie. Tak powinien ten film wyglądać od początku. Tak w ogóle całe to uniwersum powinno wyglądać od początku. Dla tej sceny jestem w stanie, nie wiem, pół gwiazdki podnieść oceny. Naprawdę. Bad guy. Wydaje mi się, że to jest jeden z najgorszych złoczyńców, jakich widziałam w kinie kiedykolwiek. I to już jest
czwarty film DCEU, w którym Bad Guy jest stworzony komputerowo. Mamy jakieś komputerowe otoczenie i jest wielka jedna rozpierducha. Jak już ustanowiono te relacje między bohaterami, to teraz DCEU musi koniecznie popracować nad tym, żeby bad guy'e się po prostu sprawdzali. Po pierwsze, ma nieangażującą motywację ten bad guy. Jaką motywację? Zniszczę cały świat! Jestem niszczycielem światów! Dlaczego mnie uderzyłeś? Przecież ja jestem niszczycielem światów! I przypomina się Iron Fist. W filmie on się pojawia i od razu zaczyna swoją akcję. Kuku, przyszedłem po kostki! I to jest też ogromny problem w ogóle tego filmu, to znaczy, jasne, nie robimy już filmu, który udaje, że jest w naszym świecie, że jest realistyczny, to nie jest Nolan, to nie są pierwsze próby Zacka Snydera. I my to rozumiemy. I spoko. Tylko, że film wygląda jak takie cutscenki z gry wideo z 2010 roku na przykład. Niespecjalnie wybitne. Myślę, że teraz jeżeli gracie na przykład w Uncharted i widzicie mimikę postaci, no to ona jest znacznie bardziej zaawansowana niż mimika Steppenwolfa w filmie wysokobudżetowym. To troszeczkę mimo wszystko boli podczas seansu, ale zdaję sobie sprawę, że on jest tutaj bardzo pretekstowy i cały ten film jest tylko i wyłącznie o tym, że mają być relacje między bohaterami, mamy ich złożyć. I po prostu oni mają mieć na końcu walkę z tym typem. Tak, z jakimś typem. How many of you are there? Not enough. Te efekty, które są CGI, są moim zdaniem dosyć okropne i wyglądają jak z plasteliny chwilami, ale jeżeli chodzi o efekty praktyczne i o kaskaderkę, to jest naprawdę spoko. Dobrze. Tak, tylko niestety to wszystko jest przykryte tym plastikiem z komputera. Niektóre ze scen moim zdaniem wyglądałyby dużo lepiej, gdyby tam nie dodawano aż tyle. Ale z drugiej strony mamy też sceny związane z Flashem, które muszą być podrasowane komputerem. I sceny z Flashem wyglądają świetnie. Bardzo dobrze. I właśnie od tego możemy przejść do tego, jak oglądało nam się to w 4DX. Tak, bo w momencie, kiedy Flash zaczyna biec, to mamy te lampy stroboskopowe, które jeszcze dodają tego efektu do tych piorunów. Tak, plus elektryczności. Fotele poruszają się bardzo mocno, w sensie bardzo mocno się wyginają, ale powoli. Więc mamy też takie złudzenie tego zwolnienia czasu i to naprawdę dużo dodaje do tych scen, moim zdaniem. I myślę właśnie, że w 4DX te efekty wypadają lepiej niż w samym filmie, bo każda z postaci ma ten jakiś efekt charakterystyczny, gdzieś tam wyszczególniony. Przy Wonder Woman był też fajny efekt stroboskopowy, kiedy ona robiła to tak. I całe pomieszczenie. I też fotele tak skakały. Aquaman wiadomo, kiedy powstrzymuje jakąś wielką falę wody, to oczywiście wszystko tryska i tutaj było bardzo dobrze ten tak, efekt ja zaznaczony. Jestem bardzo zadowolona, szczególnie właśnie z tych efektów przy Aquamanie, bo przy to, że nie było aż tak dużo tych związanych z wodą, a tutaj za każdym razem jak pojawia się Aquaman i coś tam robi z tą swoją wodą, albo mamy... Ale w to, że właśnie z kolei było dużo więcej podmuchów wiatru. Tutaj w Justice League tego nie było tak często. Częściej były te mniejsze efekty, które uzupełniały. Tak, ale to też, co bardzo mi się podobało, i znowu z wykorzystaniem wody, z sufitu padał deszcz. Poza tym jakby wody przy tych takich rozbryzgach aquamanowych było na tyle dużo, że aż utworzyła się taka chmurka, taka bryza na całej sali nad fotelami. Tak, jeżeli na filmie Aquaman nie zobaczę bąbelków, to się kurde obrażę. Ja tak bardzo liczyłam, że w tej scenie, kiedy on się spotyka z Merą pod wodą i tam są takie wiry wodne, że tam będą bąbelki. A! Czy są bąbelki? Bardzo ważny wątek, mianowicie muzyka. Agnieszku? Moim zdaniem Danny Elfman poradził sobie z muzyką do tego filmu bardzo dobrze. Może nie ma tutaj jakichś nowych motywów, które zapamiętamy na lata jako kultowe, klasyczne, od razu będą nam się kojarzyć z tym filmem, ale bardzo sprytnie w soundtracku wykorzystał dotychczasowe motywy związane z konkretnymi bohaterami, zarówno te, które już pojawiły się w tym uniwersum, jak i klasyczne. Muzyka Johna Williamsa, kiedy Superman się pojawia. Mamy też muzykę z pierwszego Batmana. Elfman sam siebie sparafrazował tak naprawdę. Trochę bardziej samoświadome niż te poprzednie filmy, które starały się być bliżej ziemi, bliżej człowieka, jakiegoś dramatu wokół. Bo też myślę, że troszeczkę Whedon poszedł być może w tę stronę, że
też chciał spojrzeć na to trochę jako fan komiksów i troszeczkę tam dodać takich właśnie rzeczy, które nie będą dla historii, ale będą dla fanu. Czasami ewidentne są te wstawki Whedona, wiadomo dokładnie, w którym miejscu on gdzieś coś uzupełnił, że tutaj w ogóle na przykład Supermana miało nie być, ale już jest, ale coś tam się dzieje. Czasami nawet jest ze światłem problem, bo no, w postprodukcji jest. Coś nie poszło za bardzo. Widać, że to jest film nie do końca przemyślany na etapie scenariusza, ale potem ratowany na etapie postprodukcji. To też jest film, który jest bardzo ograniczony czasowo i na pewno jeżeli pojawi się dłuższa wersja, wydaje mi się, że będzie tam więcej i ten film będzie chyba lepszy. Tak, i w przypadku BVS, jak kompletnie mnie nie obchodziła wersja reżyserska tego filmu, tak w przypadku Justice League myślę, że jest potencjał na to, żeby tę historię gdzieś tam uzupełnić, gdzieś tam ją poszywać i może faktycznie będzie takim fajnym, dostarczającym patrzydłem blockbusterowym popcorniakiem. Bo tu jest naprawdę bardzo mocno skutowo, bardzo mocno przeskokowo. Probably more or less. He said no. He said no. Nie jestem zły na ten film. Taką sieczką komiksową wciąż jest, ale jest to takie światełko w tunelu, światełko na przyszłość, że będzie po prostu coraz lepiej, bo tych bohaterów zdążyłem polubić i dla mnie to jest ogromny sukces tego filmu. 3 na 6 z serduszkiem. Dobrze, hojny jesteś. Tak? Nie spodziewałaś się, że tyle dam? Ja nie jestem nadal fanką tego uniwersum i uważam, że jemu jeszcze bardzo wiele potrzeba do tego, żeby zdobyć moje serce. Zgadzam się. Wolałabym, żeby był ktoś, tak jak w Marvelu, kto trzyma pieczę nad tym wszystkim, co się dzieje i do czego to wszystko prowadzi. To jest problem tych produkcji, że nie do końca wiemy gdzie, po co? Czy w ogóle mamy się przyzwyczajać do tych bohaterów, bo co będzie z nimi za chwilę? Ja daję 2,5. To nie jest dobry film, ale można się na nim dobrze bawić. Tak. Na pewno można się na nim bawić dużo, dużo, dużo lepiej niż na BVS. Nie wiem, no jeżeli chcecie niezobowiązującej rozrywki i w ogóle obchodzi was to uniwersum, to jak najbardziej można się wybrać i to nie będzie totalnie stracony czas. Mhm. Możecie być źli na pewne decyzje, pewne elementy tego filmu, tak jak i my jesteśmy. Ja nie jestem na ten film jakoś strasznie, strasznie zła, bo też nie miałam jakichś ogromnych oczekiwań wobec niego. Być może fani DC mają dużo większe. A jeżeli chodzi o zestawienie tego, jak wypada Justice League pod kątem efektów 4DX na tle Thora w 4DX, to uważam, że Thor był wykonany mimo wszystko lepiej, ale też był lepszym filmem. Ale cały czas uważam, że te efekty w 4DX się przy Justice League dużo dodawały i troszeczkę przykrywały pewne niedoskonałości. Właśnie o tym chciałam też powiedzieć, że moim zdaniem efekty były wyreżyserowane lepiej przy Torze i też było ich więcej, ale w Justice League zdecydowanie stanowią wartość dodaną. Tak. No, to by było na tyle od nas w dzisiejszym odcinku. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy myślicie o Justice League, czy byliście w 4DX, czy wam się te efekty podobały i co myślicie o przyszłości tego uniwersum. Czy jest na co czekać? Czy jest to światełko w tunelu, czy to tylko jest takie udawane? To do zobaczenia w następnych odcinkach. Come together.